Cześć. Dzisiaj pokażę Wam naszą aplikację ColorLock, która już funkcjonuje od jakiegoś czasu. Pokażę Wam, jak działa, jak z niej korzystać umiejętnie. Dzięki tej aplikacji tak naprawdę namieszacie sobie każdy kolor tapicerki, który występuje w samochodzie. Zapraszam. Nasza aplikacja jest dostępna na Androida, jak i na iOS. Jak już sobie pobierzecie, musimy kliknąć. Jeszcze raz klikamy. Wybieramy markę samochodu. Jak dekodować numer VIN? W jaki sposób? No, musicie mieć jakiś program dekodujący. Wtedy najczęściej na samym dole wyświetla się rodzaj tłoczenia oraz kolor tapicerki. Jeśli już macie takie informacje, wiecie, to klikacie sobie markę samochodu. Załóżmy, mamy do stworzenia kolor Amaro Brown, więc klikamy sobie ten kolor. Dostępne są tutaj różne gramatury. Co ważne, musicie mieć do tego wagę z kubeczkiem i waga musi być ustawiona na gramy, nie na mililitry. Pamiętajcie o tym. Klikamy na przykład 100 gram. Wyświetlają nam się po kolei kolory, których musimy użyć, czyli właśnie z naszej nowej gamy. Złoto-żółty, gold gelb, rot brown, szoko brown, tak i biały. Całościowo stworzy nam to 100 gram. Natomiast tutaj macie dokładnie podane, ile gram której farby musicie użyć. To złoto-żółty, ruda, czyli dwie farby właśnie z nowej serii, ciemno-brązowa i biała. Macie tutaj podaną tą gramaturę, więc robimy tak. Tarujemy wagę z kubeczkiem oczywiście stojącym, wlewamy pierwszą farbę, czyli złoto-żółtą, 84,77 gram. Znowu musicie wytarować wagę, to jest bardzo ważne, żeby Wam się nie pomyliło. Kolejno wlewamy farbę rudą, 5,65 gram. Kolejno tarujemy wagę, farbę ciemnobrązową, znowu tarujemy i farbę białą. Całościowo stworzy Wam to kolor o gramaturze 100 gram. I to jest poprawnie zrobiony kolor. Natomiast pamiętajcie też, że kolory stworzone w aplikacji są kolorami dla nowych tapicerek. Najczęściej te, które do Was przyjeżdżają, są już jednak lekko spłowiałe bądź przebarwione, więc z pomocą koła kolorów musicie sobie nieznacznie ten kolor dopracować. Na końcu filmu pojawią się linki z odnośnikami do sklepów, z których można sobie pobrać naszą aplikację. Dzięki za uwagę, do zobaczenia, cześć!